Gaś. Zawsze te światła. Niedobrze jest. Musimy rozbierać wszystko, co składałem przez ostatnie 2-3 odcinki. Całą, właściwie zawiechę może nie tyle, amortyzatory mogą zostać, ale trzeba ściągnąć tarczę, trzeba ściągnąć zacisk i trzeba ściągnąć też jarzmo, bo tarcza inaczej nie zejdzie z czopa, bo jarzmo przeszkadza. I taka sytuacja. Krótkie info odnośnie Brutala. Chyba jesteście na bieżąco, co niektórzy? Jeśli nie, to już mówię szybko. Brutal stoi już ze 4 dni i trzeba będzie w nim wymienić odmę. I to już jest na 99% pewne, ale to nie w tym odcinku, tylko w innym. Dobra, chodźcie, idziemy rozbierać tą zawiechę, bo jest w chuj roboty, a czasu mało. Jeszcze sobie ten tydzień wziąłem urlopu, ale ten... I przez ten tydzień mam nadzieję, że już będę tym jeździł, co nie? Liczę na to. Widzicie, panowie? Tutaj tej koronki nie ma, tego pierścienia. A tutaj jest i ten zapomniałem przełożyć właśnie na tamtą stronę, co nie? Tamtą, którą składałem ostatnio. Udało się wydostać. No jest jaki jest ten pierścień. Tutaj jest jeden ubytek jakiś. Spróbuję do mojej hurtowni tutaj zaraz wysłać zdjęcie. Czy będzie coś takiego nowego do dostania, bo ten pierścień się raczej nie będzie nadawał z tego względu, że jak go założę na tarczę, to będzie za luźne, nie? A na tym mi nie zależy właśnie. Teraz tak, pierścień będzie do zamówienia i musimy, panie, panowie, dostać się tutaj do czujników ABS, które są właśnie pod tylną kanapą. Tam trzeba będzie to wszystko sprawdzić, co i jak. Na razie sobie tylko to odstawimy tu. Dobra, już mamy. Tutaj idzie ABS. Tu idzie ABS, tutaj odpinamy wtyczkę. O, tak wygląda wtyczunia. Tylko muszę uważać, bo tutaj szkła jeszcze kurde leżą. O, może to jakoś uda mi się. Muszę te szkła stąd kurde ten, nie chcę się skaleczyć. Bo muszę, słuchajcie, cały ten ABS wyciągnąć, żeby dać tam do zdjęć, do wglądu, jak to wygląda. Bo słuchajcie, trzeba zrobić tak, że ja muszę dać tutaj, o fajnie, o to chodziło, muszę dać po prostu do hurtowni, do wglądu, żeby wiedzieli, jaki zamawiać, co nie, jak wygląda wtyczka, jak wygląda wszystko. Okej, okay, to by było na tej stronie i jeszcze czujnik po tej stronie. Czujnik, z którego nic nie zostało, ale myślę, że mi coś znajdą. Na szczęście wszystko jest nowe, wszystkie śruby są nowe, wszystko jest w systemie odkręcalnym, więc demontaż tego nie powinien być problemem. Okej, okay, tą stronę mamy rozebraną, na razie niech to sobie tak leży. Tutaj będzie musiał przyjść nowy czujnik i oczywiście nowy pierścień. To samo na tamtą stronę, co nie, tylko że tu oczywiście zapomniałem założyć, nie? Dobra, tą stronę mamy gotową, teraz idziemy na tamtą stronę. Tak sobie rozbieram drugą stronę, co nie, to jest tył lewy, co nie, jak widzicie, tu jest kierowca i zobaczcie sobie, panowie, coś takiego, nie, na tą koronkę tutaj ABS-u, o, rusza się kiedy chce, co nie, raz w tą, raz we w tą i się tak zatrzymuje, to musi być ewidentne, no, ewidentnie nowe, także widzicie, no, metody prób i błędów, popraweczki idą, tutaj też, tu jeszcze tarczy kotwicznej nie ma, tu będę czopa chciał ściągnąć, tak czy inaczej, no, i zaraz będziemy działać dalej, nie? Ta sama sytuacja, o, tyle zostało z tej tarczy. Ale czopa trzeba będzie tak czy inaczej wykręcić, jeszcze raz zrobić tutaj porządeczek i trzeba oczywiście wyjąć to coś, bo tego nadal nie rozumiem, czemu tu jest zaspawane w tym miejscu i w tym miejscu, nie? No ale czopa wykręcę, jak się tam naładuje bateria od tego, od klucza udarowego. Także mamy po tej stronie wszystko już rozebrane, jeszcze tylko czopę. Okej, okay, teraz coś takiego, panowie, panie. Musimy wydostać linki odręcznego, czyli musimy zdemolować cały ten tunel tutaj w środku. Tunelik odkręcony. Zobaczcie tutaj, chyba ta sama sytuacja. Nie ta sama sytuacja. Jest oczywiście od tego kabelek. Nie ma żadnych luźnych wtyczek. Teraz musimy odkręcić te dwie nakrętki.
Te dwie nakrętki i linki powinny nam wyjść dołem, jeżeli nie przyrdzewiały do tych... do tych rurek, w które idą, co nie? No, dacie się zaskoczyć zaraz. Linki odkręcone? Ha! Jestem ciekaw, czy teraz tak po prostu sobie wyjdą. Bo pamiętam, że miałem taki problem, jak wyciągałem właśnie linki z Passata ogrodnika, to one się kurwy nie chciały wydostać, bo one tam przyrdzewiały do tego, nie? No, dacie mi się zaskoczyć, no. Ciekawe, czy linki wejdą. Ciekawe, czy sobie tak po prostu wyjdą. Aha, tutaj coś tam jest. One idą tam jeszcze gdzieś. I gdzie tutaj to tam idzie? Gdzieś w tamto miejsce. Ojej. Uwielbiam system niewyciągalny części zardzewiałych. O, fajnie. Dobra, czyli to będzie wejście na nową linkę. Dobra, dzięki. Nie ma za co. No i to samo po tej stronie, tak jakby nie. Błagam jeszcze tylko tutaj, żebyś tego kurwa. Nie, objechał mi się klucz. Ja pierdolę, nie, błagam, patrzcie na to. Okej, okay, udar się naładował, fajna sprawa. Teraz słuchajcie, będziemy ściągać czopa z tylnej prawej strony, bo tutaj przyjdzie tarcza kotwicza. Ja pierdolę, nie, patrzcie na to. Tutaj i na to, nie? Boże, czy ty to widzisz? Kurwa mać! Jak można zrobić coś takiego? No! O kurwa! Co? No tego... Miał kurwa... Co? No i co? To udało się wydostać. Słuchajcie, czop wyszedł, ale został gwint w środku, nie? Fajnie by było teraz jakiś metal do tego przyspawać, no i móc odkręcić. Fajnie by było, nie? Ale nie ma się spawarki. No jak tego gada teraz stąd wyjąć? Pytam się, jak to wyjąć? Ciekawe, czy coś w ogóle odkręciłem, czy od razu pękł łeb od śruby. Tak, nie, nieruszone nawet. Czy jak z tyłu wystaje. Nieruszone nawet. Ja pierdolę. Jeszcze mam taki pomysł na tą śrubę zerwaną, że tak po środku tutaj postaram się przeciąć, zrobić sobie otwór, wejść czymś większym i spróbować przekręcić. Może się uda, może się nie zerwie. Oby kurde nie. Próbujmy. Pamiętajcie o BHP. Bo iskry będą mi teraz na ryj lecieć, jak będę ciął tak na wprost, żeby nie spierdolić, nie? O, jest tak jakby w kwadracie teraz, tylko mówię, niepotrzebnie ten środek nacinałem, nie? Tu spróbuję tak złapać, wziąć przedłużkę, no i spróbować, nie? Ale wątpię, żeby się to udało. Bardzo wątpię, kurwa. No to co, słuchajcie, możemy zamawiać nowe części, w takim razie mamy czujniki, koronki zamówimy nowe, bo ta też, zobaczcie, jest jakaś taka wykrzywiona i też ma tutaj już ubytki, więc to trzeba będzie zamówić, te zaczepy by się przydały nowe zamówić, no i przede wszystkim linki, co nie, te, które są już tutaj sparciałe. Dobrze, że jeden czujnik się zachował, to będziemy mieć, słuchajcie, dla hurtowni do wglądu, co nie, i to też jest z Delfiego czujnik, też to jest Delfi. Nie wiem, czy dacie radę się tutaj rozczytać, ale w każdym razie, czekaj, chyba na tym? Widzicie, pisze Delfi, także czujnik też z Delfi jest. Okej, to co, zamawiamy części, jak przyjadą, będziemy montować dalej, nie? No i tu zrobimy porządek i po tamtej stronie. Dzięki za oglądanie, to wszystko w tym króciutkim vlogu, subskrybować i obserwować kolejne odcinki.